taniec Eleni już w tle. A zatem, w pustym stadionie. Tak, nie, wygląda to strasznie. Ja nadal nie mogę po prostu oswoić się z tym, że w sumie byłby to zupełnie inny sport, gdyby byli kibice. W Anglii już zapowiadają, że dwie ostatnie kolejki będą już z kibicami na stadionach. Ograniczają tylko ilość do 10 000. W Niemczech też już powoli pewna liczba kibiców. Ostatnio na meczu Hanse Rostock. Jesteśmy nawet tutaj. Witamy panowie, dziękujemy za to, że nas też dostrzegacie. W każdym razie w Niemczech też testują takie możliwości. No gdzieś tam słyszy się o tym, że może zaszczepieni tylko, a może nie. Ale znają życie, panie Dariuszu, w Polsce odbędzie się to na zasadzie, no dobra, to od jutra możecie. No tak, to będzie trzecia część Dziadów, czyli wielka improwizacja i wtedy ruszymy zdecydowanie na stadiony. Najtrudniejsze w tym wszystkim jest to, że nie zmusi się kibica, żeby zachował bezpieczny dystans, bo wiadomo, to jest entuzjazm, to jest doping i to zupełnie inaczej wygląda na boisku. Tak, jakby najgorsze w tym wszystkim na pewno jest to też te ograniczenia dla piłki młodzieżowej, bo też informowaliśmy Państwa w minionym tygodniu, właściwie w piątek, że wszystkie rozgrywki są również zawieszone, ba, nawet treningi. Tego akurat nie potrafię zrozumieć. Też badania, i to poważne badania, dowodzą, że transmisja tego wirusa na dworzu jest na bardzo znikomym poziomie. No a mimo wszystko jakby no zamyka się te dzieci w domach i... No ale jaki sens był szczepienia nauczycieli po to, żeby zamknąć szkoły? To może w innym programie już sobie tak o tym porozmawiamy. Nie, no, bzdura goni bzdurę. Audycję radiową sobie koncepcji po prostu nie ma żadnej. No ale no, nie mamy wyjścia. Musimy czekać na decyzję, kiedy będziemy mogli oglądać to spotkanie wraz z kibicami. No i tak wojna psychologiczna przed pierwszym gwizdkiem wygrana przez drużynę z Jastrzębia, ponieważ dochodzi do zmiany połów. Wiemy, że Widzew tradycyjnie w drugiej połowie atakuje na stronę trybuny pod zegarem, no a teraz właśnie drużyna Jastrzębia zdecydowała o tym, że nie, że dzisiaj właśnie będzie inaczej. Widzieliśmy przed momentem, mijał nas Miłosz Mleczko, który jest obecny, nie ogląda kolegów z wysokości trybun. Też Krystian Nowak, no bo o tym jeszcze nie powiedzieliśmy. Właśnie. Krystian Nowak poza kadrą, kontuzja w tym tygodniu, no już musiał zejść z rozgrzewki podczas pobytu w Olsztynie w ostatniej kolejce i od tamtego czasu niestety trenuje indywidualnie, a dzisiaj poza kadrą. To są urazy mięśniowe, które wiadomo, na które trzeba czasu. Jak czas, to wiadomo, że no minimum tydzień trzeba odpocząć od ciężkich treningów i myślę, że Krystian Nowak jest dobrze prowadzony i wejdzie wtedy do gry, kiedy już będzie absolutnie gotowy. Na środku Marcin Robak. Gdzieś tam przejeżdżający pociąg daje znać, się też ogląda. Tak, bardzo przyjemne, bardzo miłe wydarzenie. A teraz już wszystko jasne, za chwilę rozpocznie się to spotkanie. Chyba tylko przypomnimy, że w pierwszej kolejce Widzew wygrał po bramce Mateusza Możdżenia. I zaczynamy 22. kolejkę Widzew Łódź, GKS Jastrzębie. Daleko mocna piłka zagrana w kierunku Przemysława Kity, o którym głośno jest w mediach. O jego dalszym pobycie w Widzewie, same znaki zapytania. Patryk Stępiński rozegrał z Poczobutem, ale trafił w rywala. No troszkę tam ostro się zrobiło przez moment, bo miejsca za dużo nie było. I tutaj Grudniewski bardzo mądrze spychał od razu rywala, a Tanżyna gra do Wrąbla. Wrąbel próbował od razu do Michaela na spalonym Feruga. Ale wychodzi jeszcze jeden rywal, bardzo było niebezpiecznie, ale chorągiewka poszła już w górę, czyli jasne, że z tej akcji nic nie będzie. Tak, już wracał ze spalonego Daniel Feruga, on jeszcze dotknął tę piłkę, przedłużając głową, więc arbiter tutaj interweniował. My jeszcze patrzymy na stan murawy, bo ta niestety wciąż wygląda naprawdę źle. No nie ma tutaj co czarować, bo próbują robić co mogą tutaj osoby odpowiedzialne za stan tej nawierzchni. W tygodniu dużo naświetlania, rozłożone takie te materiały na trawie, no ale pewnych rzeczy się po prostu nie przeskoczy, to boisko jest zorane, te dziury wypełnione, no zdaje się, że piachem tutaj nanoszono to w tygodniu, natomiast no to wygląda źle, na pewno nie jak murawa klubu pierwszoligowego. I teraz spróbują goście jeszcze jednej akcji szybkiej. Grudniewski ma tam problem, ale poradził sobie. Nie było łatwo. Bardzo blisko i zdecydowanie. No tak wyglądało, że właśnie nie poradzi sobie Michał Grudniewski. Nawet tak patrzyłem, bo ta szybkość rywala naprawdę dobra, ale w pewnej chwili zaczął go tam sobie troszkę ustawiać ręką Grudniewski. Dzięki temu złapał ten dystans i wyprzedził przeciwnika. A rywalem był Daniel Szczepan, były piłkarz Śląska Wrocław, który widać, że ma pokrętełko w nogach i trzeba na niego uważać. Goście są bardzo trudnym rywalem, nie oszukujmy się. Wszystkie zespoły ze Śląska grają naprawdę przyzwoicie. Teraz wygrał w ataku. Mateusz. Zabrakło tutaj wsparcia po tym przerzucie do Mateusza Michalskiego. Nie mieliśmy nikogo na 16-20 metrze. I to zgranie Michalskiego trafiło pod nogi obrońców. Porobiły się już pary. A więc będzie tu Grudniewski miał kolejną szansę. Ale widzę, że pokazuje arbitrowi, że był faulowany. A kapitan zespołu gości, Daniel Feruga, próbował tam zająć dobrą pozycję. Szybko grają zawodnicy GKS-u Jastrzębie. Już mieliśmy 2-3 razy problem z przyczepnością. Trochę poślizgów w wykonaniu jednej i drugiej drużyny. Teraz ładnie Ali środkiem, ale dobrze powstrzymali go widzewiacy faulowany Grudniewski. I już szybko wznowiliśmy grę. Michalski wyprowadza akcję. Kita ładnie odwrócił się z piłką. Dobrze i faul. Tak jest, arbiter reaguje. Szkoda, że nie udało się tutaj uwolnić Przemkowi spod tego szarpania go przez obrońcę GKS-u, bo miał już naprawdę dużo miejsca, aby pobiec wprost na bramkę rywala. Ale Jarosław przybył od razu. Tam zwrócił uwagę zawodnikowi Jastrzębia i kto wie, sądząc po geście, było to ostatni raz dana szansa. Kolejne przewinienie będzie karane przez arbitra kartką. Kto wrzuca? Patryk Stępiński. Tak jest. Obok niego Michael Ameyaw. Nie będzie chyba grania do boku. Nie, zagramy w drugą stronę. Wyćwiczone zagranie. Musi wyjść z bramki. Plus za próbę niestandardowego rozegrania tej sytuacji. Za chwilę zobaczymy powtórkę, jak to miało wyglądać. Jakby tam w ostatniej fazie zabrakło chyba świadomości któremuś z zawodników, że właśnie ta piłka będzie kierowana na sam koniec tam. I to naprawdę był dobry pomysł, bo widać było, że był problem z połapaniem się w tym rozegraniu przez drużynę GKS-u Jastrzębie. Ale Widzew się też nie połapał. Tak właśnie, my w ostatniej fazie tej akcji się gdzieś tam pogubiliśmy. No szkoda, no zawsze trzeba szukać jakichś innych rozwiązań. Drazik od bramki. Wygrana główka. Przegrał Tanżyna. Ja sobie nie przypominam, żeby tak Daniel przegrywał starcie o piłkę w powietrzu. No to już ostatni raz w tej połowie. No by tak było. Kacper Gach trzyma piłkę w rękach. Już rzucają do Robaka wzdłuż linii bocznej. Robak dalej na Kitę. Kita tam odepchnięty klatką piersiową, bez faulu. Na spalonym. Spalony na pewno. No pamiętamy Ferugę, bo to jest też człowiek, który grał przeciwko Widzewowi no już lat, w tej chwili naście temu, bo to jest 6. mecz Daniela Ferugi przeciwko właśnie nam, 2 razy w barwach Bytowi w sezonie 19-20, a ten najdawniejszy moment to jest spotkanie w barwach GKS-u Jastrzębie, ale w sezonie 2008-2009, już wtedy Daniel Feruga właśnie przeciwko Widzewowi zagrał. Teraz świetna piłka od Hanouska. Ale znakomicie Mateusz Michalski bardzo ładnie sobie tam poradził. Ostatnie podanie niestety słabe. No i po co jest Marek Hanousek na boisku? No właśnie po takie zagrania, jak pokazał nam przed chwilą. Idealnie wystawiona piłka do wbiegającego z lewej strony Mateusza Michalskiego. Świetne prostopadłe zagranie Czecha. Szuka miejsca. Cały czas próbuje zespół Widzewa dograć dokładną piłkę w pole karne. Proszę, Michael Ameyaw wygrywa główkę. Tak, ten dosiężny skok Michaela naprawdę no, zrobił wrażenie na trenerach siatkówki na pewno. Prawa strona boiska, goście nieatakowani. Dopiero teraz podszedł nasz zespół i rozpoczynamy kontratak. Niedokładnie Gach, ale dobrze Poczobut. Odnoszę wrażenie, jakby porobiły się dwie strefy, jakby w tym środku nie bardzo było troszkę to tak wygląda w ustawienia chwili. Dobrego. Zbyt nerwowo Gach teraz. Uwaga, teraz starcie o piłkę, leży tam zawodnik Jastrzębia, arbiter pokazuje, no będzie musiał przerwać grę. kończąc historię Daniela Ferugi i jego starcie z Widzewem, no to właśnie to najdawniejsze w sezonie 2008-2009 jako zawodnik GKS-u Jastrzębie, a później jeszcze w barwach Miedzi Legnica również w pierwszej lidze rozegrał 2 mecze przeciwko Widzewowi. A w barwach Jastrzębia gra piłkarz, którym Widzew bardzo się interesował, Farid Ali. Były już nawet przymiarki, żeby tego piłkarza ściągnąć. Pamiętam sparring rozegrany chyba w Poddębicach i tam była mowa o tym, że ten piłkarz no, powinien się znaleźć w Widzewie. Miał znakomity sezon wtedy. Dobrze, próbują goście od razu wprowadzić piłkę na naszą połowę. Mija powoli, nie mija, bo połowa należy tego pierwszego kwadransa. Kwadransa, w którym najczęściej wraz z minutami pomiędzy 75 a 90 tracą gole zawodnicy Jastrzębia. Dobrze, Michael teraz presji powinien już szybciej chyba odgrywać, ale świetnie jeszcze podjął decyzję o wyjściu samemu. No właściwie były 2 rzeczy do zrobienia. Albo popędzić do samego końca, albo zagrać w pierwsze tempo do Marcina Robaka. Szkoda, że tutaj tego impulsu zabrakło. Zły Marcin Robak, gestykulacja mówi wszystko. Tak, tutaj. Proszę. No ta piłka była dograna w złym momencie, absolutnie. Może trzeba było zaryzykować. No, gdy już przeciągnął tę akcję, to rzeczywiście dobrze, że już poszedł nieco dalej, ale chyba jednak trzeba było zamienić się w killera i spróbować od razu uderzyć później. No taka piłka wydaje się, a nie dogoni, ale gdyby ruszył od początku, z całą pewnością tę piłkę miał. To był właśnie piłkarz, któremu tyle poświęciliśmy czasu na naszej antenie, Daniel Feruga. Robak za obroną. Przy nim w tej chwili Kryspin Szcześniak, 20-latek z Pogoni Szczecin, Michael. No i zablokowali. Dobrze tutaj podeszli do tego rozegrania Widzewa zawodnicy gości, a też ciekawy wariant pokazał Widzew, bo Jakub Wrąbel, wyprowadzając piłkę z 5 metra, ściągnął jednocześnie Michaela Ameyaw do samego środka boiska. Jego miejsce zajął Kita, to dało nam aż 3 zawodników w środku do rozegrania. Fajnie taktycznie wyglądała ta sytuacja właśnie rozegrania piłki przez Widzew, no tyle, że Stępińskiego zablokowali goście. Twardy góral grający w Podhalu, Nowy Targ, ucierpiał w starciu z Michaelem Ameyaw. Trzeba przyznać, że no, walka była bardzo twarda. Dawid Witkowski miał problemy z naszym Michaelem. Znów za plecy Grudniewski świetnie sobie ustawiał zawodnika Jastrzębia, a więc przed wyskokiem do piłki takie teraz bardzo duże. Jest sędzia techniczny, blisko tego zdarzenia, starcie w powietrzu. Marcin Robak i skaczący do piłki zawodnik Jastrzębia, obejrzyjmy to. Tak jest, nie zdążył nawet Marcin złapać kolegi z przeciwnej drużyny, bo wtedy ten upadek nie byłby tak potężny. A to Kryspin Szczepaniak upadł na ziemię ze sporej wysokości. Kryspin Szcześniak, przepraszam. Drazik spokojny. Na razie pozwalamy rywalom wprawdzie być przy piłce na ich połowie, ale nie jest to jakiś bardzo agresywny pressing w wykonaniu Widzewa. Teraz dobrze, dobry moment właśnie podejścia i odzyskujemy piłkę znowu dzięki Michaelowi. Hanousek ma za plecami Ferugę w ostatniej chwili. No, trzeba przyznać, że Jastrzębie także potrafi podejść bardzo blisko i to agresywne krycie w tym momencie pozwoliło odzyskać piłkę. Tak, no tutaj mamy właśnie taki pojedynek na ten wysoki pressing. Tym właśnie odpowiedział trener Paweł Ściebura na sposób gry Widzewa Łódź za trenera Dobiego. To powoduje, że mamy 2 wysoko ustawione drużyny, 2 drużyny grające agresywnie w odbiorze. I spłaszczyło się bardzo. To pozwala też kierować właśnie szybkie, dalekie piłki gdzieś tam za plecy rywala. I teraz goście będą mieli rzut wolny. Protestuje Tanżyna, ale te dyskusje z arbitrem do niczego nie prowadzą. A tu się trzeba skupić na tym, żeby dobrze ustawić mur i przede wszystkim, żeby także pilnować innych rozwiązań. Tak, tutaj kopnął w nogi Daniel Tanżyna Ferugę. No i będzie dobra okazja dla gości. To nie jest jakaś wstrząsająca odległość. Myślę, że już z takich odległości to piłkarze pierwszoligowi powinni uderzać na bramkę. Zobaczymy, czy Marek Mróz zdecyduje się na takie uderzenie. Nie, jednak będzie rzucał. Przypychaneczka trwa. Kto będzie? Mateusz, świetnie. No niewiele zabrakło. Michalskiemu ładnie tutaj wyszedł do tej piłki. Ależ to zrobił teraz. Przyjął sobie tę piłkę Szczepan. Odważnie, agresywnie goście i to im się na razie opłaca. Ten zespół ma w tej chwili tendencję do coraz lepszej gry. Na początku rozgrywek było słabo, ale teraz już rywale są naprawdę zespołem, na który trzeba bacznie zwracać uwagę. Ładnie poradził sobie Marek Mróz z Hanouskiem, ale tutaj Hanousek miał od razu wsparcie swoich kolegów. Odzyskaliśmy piłkę, a później faul na Michaelu w środku pola. Ale trzeba przyznać, że pilnują Michaela zawodnicy gości. Wiedzą, że jest w niezłym, w tej chwili w niezłej dyspozycji. Teraz dobrze Tanżyna poradził sobie tutaj w tym starciu. Ustawił sobie rywala najpierw barkiem. Szkoda, że ta piłka nie została w boisku. Jest out dla Jastrzębian. Ta gra tak na małej przestrzeni sprawia, że mało mamy dobrych sytuacji bramkowych. Za to dużo walki i trudno jest wymienić 2-3 podania. No to właśnie też wynika z tego kompaktowego ustawienia obu drużyn. Jeszcze w polu karnym. Arbiter nie wróci do tej sytuacji. W pierwszej fazie spodziewałem się, że przerwie grę. Ale nie przerywają jej też i goście, więc teraz nie będą korzystać z tej sytuacji. Zawodnicy GKS-u, teraz dwóch ich leży na boisku i arbiter teraz przerywa grę. Że czekał, aż drugi się położy. No, Feruga tutaj pierwszy ucierpiał. Już tam widziałem, że przy tej akcji arbiter miał gwizdek w ustach i szykował się do odgwizdania faulu właściwie w tym samym miejscu, w którym doszło do niego kilka minut wcześniej. Może troszeczkę bliżej, ale sytuacja dobra. Tak, no mieli tutaj wejście w pole karne, nie udało im się sfinalizować tej akcji. I teraz Gach wzdłuż linii bocznej na Robaka, ten przepycha się tam z obrońcą. Na razie bezpiecznie obrońcy Jastrzębia. Nie bawią się w wyprowadzanie piłki, tylko w sytuacji, kiedy jest jakieś drobne zagrożenie, kopią piłkę w aut. Ładnej gry tu na razie nie ma. Jest taka walka, kto pierwszy zacznie zdradzać objawy zmęczenia. Dobrze, Robak odwrócił się z piłką, świetnie rozrzucił akcję do Michalskiego. Ten do lewej. Dobrze, niedobrze. Tutaj zabrakło dokładności, nieczysto trafił piętą w piłkę Michalski, szansa na kontrę dla gości. No teraz będzie gwizdek. Denerwują się obydwie ławki. Patryk Stępiński idzie po piłkę, nie schodzi z boiska. Jak na razie jeszcze obydwa zespoły mają siłę. Krycie jest w miarę dobre. I płynnych akcji. No, żałowałem, że Mateusz nie uderzył z woleja. Przyznam się szczerze, znowu byłby Kita. To świetny pomysł. Tu chyba powoli trzeba właśnie myśleć o karze. I tak właśnie w tej chwili robi 17. Sędzia. Ukarany w zespole gości, czyli Dawid Witkowski. No Witkowski już któryś raz właśnie tutaj ma problem z Kitą, który no w swoim stylu robi to, co umie najlepiej. Bioderko. Przekręca sobie przez bioderko obrońcę i Witkowski już drugi czy trzeci raz w ten sam sposób został oszukany przez Przemka, za co zarobił teraz żółtą kartkę, bo za każdym z tych razów nie był w stanie sobie poradzić z naszym napastnikiem. Podobno Przemkiem również interesuje się parę klubów. No i każda taka udana akcja sprawia, że no inaczej patrzymy na naszego zawodnika. Proszę, jak sobie poradził. Przez taki tłok ta piłka przeszła. Niesamowite, jak to Kita zrobił, jak to wszystko zgasił, jak się odwrócił i jeszcze na wykroku do samego końca czubkiem buta próbował uderzyć. Tutaj z naszej perspektywy wyglądało to tak, że ta piłka leci do siatki, a jednak gdzieś tam zmieniła tor lotu. Zobaczmy raz jeszcze. Kolanem przyjął Przemek i przeciwko trzem zawodnikom GKS-u. No za to Przemka właśnie lubimy. Trzech zawodników i nie każdy w tym momencie wiedział, kto ma kopnąć piłkę, a Przemek tam z prezesa, czyli szczupka tam buta, zdecydował się na kopnięcie i kto wie, mielibyśmy może nawet pierwszego gola. Tanżyna do Patryka Stępińskiego. Czekają piłkarze Jastrzębia. Nie zamierzają podchodzić wyżej. Zmuszają nam do gry w boiska. Teraz świetnie. Między dwie strefy i wiadomo do kogo. Do Kity. Michael na prawą nogę, a za łatwo. I będzie piłka dla gości. No ładnie tutaj w obronie poradził sobie Szymon Zalewski, młodzieżowiec w barwach GKS-u Jastrzębie. Nie dał się nabrać tutaj na ten dribbling Michaela, chociaż już naprawdę można było mieć wrażenie, że będzie wchodził do środka. Michael Ameyaw jeszcze tam w ostatniej chwili próbował w stronę linii, a tam był na to gotowy Zalewski. Stępiński korzysta z tego wejścia po konieczności odbycia jednego meczu kary przez Łukasza Kosakiewicza. Dzisiaj znowu w pierwszym składzie Stępiński, który też przecież wraca po kontuzji. No i zastępuje Kosakiewicza, który w minionych dwóch sezonach i w tym obecnym jest zawodnikiem, który rozegrał najwięcej minut w lidze w barwach Widzewa. Wracając do Zaleskiego, sprawdziłem przed chwilą, w żadnym z ostatnich czterech spotkaniach nie zagrał nawet minuty. Dzisiaj korzysta oczywiście z miejsca na obronie po też właśnie jednym meczu obowiązkowej kary dla zawodnika grającego tam właśnie w każdym kolejnym spotkaniu. Dlatego dziś ta jego obecność na prawej obronie. Może i on skorzysta z tej swojej okazji, jak i z tej swojej szansy, jak i Patryk Stępiński. Kulawiak był zawodnikiem podstawowym. Raptem 2 mecze w całej lidze opuścił, także dziś jest trzeci. No i nam się troszkę gra uciszyła, mógłbym powiedzieć. Spadło tempo. Biega Marcin Robak. Będzie aut dla gości. No starają się bardzo utrudnić życie Kicie. Jakby wyczuli, że goście, że z jego strony grozi Widzewowi największe, nie Widzewowi, tylko Jastrzębiu grożą największe niebezpieczeństwo. No teraz jeszcze to może być trochę spotęgowane tą żółtą kartką Witkowskiego, który przecież jeszcze no, czeka na niego 70 minut pojedynków właśnie z Przemysławem Kitą, który no, podejrzewam, że wie co robić z takimi sytuacjami jak żółta kartka tak wcześnie dla zawodnika, który go kryje. Histerycznie nie ma co reagować, ale fakt jest faktem, że Kita sobie znakomicie radził z nim i wypracował tą żółtą kartkę. Michał Grudniewski blokuje Ferugę. Sporo pracy rękoma wykonuje przed atakowaniem rywala. Na razie to uchodzi mu płazem, ale zobaczymy. Stara szkoła mówi, nie fauluj, wyprzedzaj. 20 minut za nami. Szkoda na pewno tych dwóch sytuacji, czyli pierwsza z nich to wejście Michaela Ameyaw, który jednak zdecydował się na indywidualne rozwiązanie akcji na połowie GKS-u. No i chyba tego dogrania Mateusza Michalskiego po świetnej prostopadłej piłce od Hanouska. Gdyby i uderzenia Kity w tym zamieszaniu. To jakby przyjąłem, że było chyba mimo wszystko najtrudniejsze w tym spośród tych sytuacji. Ale tak, też ta akcja mogła zakończyć się golem dla Widzewa. Witkowski Do no, środka to było zagrany niedokładny, bardzo przez Poczobuta. Zobaczmy, od razu skracają pole widzewiacy, blisko Poczobut. Źle przyjął Michalski, wraca piłka pod nogi Jastrzębian. Teraz trochę Zalewski, no, wsadzony na konia, tak? Ale poradzili sobie tutaj na tyle, na ile mogli, bo dalekie wybicie prosto na głowę Hanouska. Jeszcze piłka zostaje w boisku. Dużo zamieszania, na spalonym tutaj zdecydowanie Daniel. Ale był Szczepan dobrze ustawiony. Gdyby poczekał minimalnie, byłby w idealnej pozycji. Mówi się, że to gra na dwa kontakty na razie. Przyjął, stracił i trochę to tak dłuższymi fragmentami wygląda, bo ta piłka zmienia często miejsce spod nogi z czerwoną getrą do nogi z czarną getrą i po chwili znowu znajduje się pod tą przeciwną, więc no mało rzeczywiście tych akcji tak rozegranych na kilka czy kilkanaście podań. No i znowu strata. Teraz Tanżyna niedokładnie zagrywał do swoich kolegów. I szansa dla Aliego, nie dojdzie do tego. No widzimy, no jakby na potwierdzenie niestety moich słów też niedokładne zagranie. Klepki też się nie uda zagrać. Akcji trójkowych absolutnie nie. Dobrze Robak teraz obliczył tor lotu tej piłki, nie podjął walki o nią w powietrzu, od razu odwrócił się i popędził w jej stronę. Dobrze, Kita wypuszczony w polu karnym Michalski. Kita ładnie gasi piłkę do Michaela, ten przymierza się do strzału, ale prosto w obrońcę. Na drugi raz nie udała się ta próba. Hanousek bardzo mądrze. No i Stępiński ma bardzo dużo miejsca. Jest Kita, dobrze pokazuje się do prostopadłej piłki, ale niestety Poczobut dopiero teraz i wyprzedzony Kita. No tu właściwie można obwinić Bartka za tę stratę Przemysława Kity, bo naprawdę dobry ruch zrobił Przemek. Wzdłuż pola karnego przebiegał nasz napastnik. To samo było przy tym rzucie wolnym, bo on najpierw wybiegł za obronę, a później wrócił do tego podania. Świetnie Ameyaw. Nie ma faulu i nie ma też faulu na Michaelu. No tutaj nie może się z tym zgodzić nasz zawodnik, to tylko powtórka mogłaby nam rozstrzygnąć tę sytuację. Plus dla Michaela za to, że popędził do samego końca i powalczył. A toż któryś raz, którym widzimy, kiedy Michael właśnie agresywnym takim podejściem, bezkompromisowym do samego końca wywalcza jednak piłkę dla naszej drużyny. Goście spokojnie, jakby rozważniej zaczynają teraz te akcje. No ale my także przyjęliśmy taktykę Jastrzębia. Nie wchodzimy głęboko. Czekamy na 30 metrze. Drazik tutaj próbuje znaleźć Ferugę. No, podoba mi się ten zawodnik. Bardzo ciekawa indywidualna akcja. Uwaga! Broni Wrąbel, niebywałe, że to nie zakończyło się golem dla Jastrzębian. No, Wrąbel uratował teraz nas ewidentnie. Kamil Jadach zaczął akcję z ósemką. I uratował Daniela Tanżyna. Zobaczmy, on wyznacza linię. Zobaczmy, jak to wyglądało, gdzie stoi Tanżyna, gdzie jest podanie. Zagapił się Tanżyna. Jeszcze nie teraz. Jeszcze nie. No, musielibyśmy to zatrzymać, aby zobaczyć, czy był spalony. W każdym razie no Wrąbel instynktownie tutaj rzucił się na lewą stronę. A piłkarz Jastrzębia chyba nie popatrzył w ogóle nawet, gdzie stoi bramkarz. Tak się ucieszył, że już zakręcił obrońcą, że był przekonany, że to będzie gol. Mieliśmy sporo szczęścia, bo po interwencji Wrąbla piłka mogła też wpaść do siatki. Nieczysto trafił w piłkę Feruga, zamieszanie po rzucie rożnym w polu karnym i wybija teraz Daniel Tanżyna. No tutaj rzeczywiście ten spalony jest do stop klatki ewidentnie. Nie rozstrzygniemy tego na... A przed chwilą piłkarz Jastrzębia bardzo optymistycznie podszedł do driblingu. W polu karnym próbował jeszcze gdzieś tam w tym tłoku znaleźć pozycję, ale... No ale w każdym razie goście mają pierwszą bardzo niebezpieczną akcję. I mogło się to skończyć golem zdobytym przez naszych rywali. A z drugiej strony, jak znowu zbudował się Jakub Wrąbel. 3 czyste kąta z rzędu. A coraz pewniej na boku obrony gra Patryk Stępiński. Jednak proces wkomponowania się w zespół jest bardzo ważny. Zobaczmy jeszcze raz z kolei to starcie Michaela. No, sędzia uznał, że skoro nie gwizdnął pierwszego ataku, to nie musi nawet drugiego. I chyba ma rację. No. Twarda walka. Hanousek bardzo ładnie sobie poradził. Ach, to podanie właśnie. Niestety. Praca próbuje naprawić ten błąd Czech. Dobrze teraz Grudniewski na jeden kontakt Kita do Michaela, ten jednak traci. Witkowski tyłem do naszej bramki, sprytnie Feruga przedłużył piłkę głową, ściga się tutaj z Szczepanem Tanżyna i Szczepan tutaj wychodzi zwycięsko, ależ tutaj na dużym ryzyku Tanżyna, ale wybił jeszcze leżąc piłkę spod nóg Szczepana we własnym polu karnym. Bardzo niebezpieczny moment. Ma tutaj te swoje chwile Daniel Tanżyna, które no albo go zbudują, albo go zaraz pogrążą na następne minuty. Ależ tutaj ryzykował. Wystarczyło, żeby Szczepan dziubnął tę piłkę i już kopałby go w nogi we własnym polu karnym Tanżyna. Teraz aut dla gości. Dwaj zawodnicy obok siebie skaczą do główki. Nie jest to dobrze, jeśli jest takie ustawienie. Jakby się nie zrozumieli nasi stoperzy. Kto tam odpowiada za tą strefę? 28 minut gry. Nadal 0-0. Dobrze, teraz Stępiński na jeden kontakt z Michaelem, ten za plecy na Kitę, ale tutaj asekuracja i tak błąd, i tak tutaj niedokładnie. Hanousek 20 metrów, świetnie do Michalskiego, Michalski do Robaka, Robak odwraca się, oddaje do Michalskiego i ten przenosi piłkę nad poprzeczką. Dobra akcja Widzewiaków. Znowu Hanousek, panie Dariuszu. Tutaj. Piłka z przodu. Zobaczmy, do tutaj ta decyzja. I dlatego wraca piłka pod nogi. Szkoda, może wewnętrzną częścią stopy gdzieś tam sobie kręcić. Zakombinować. Ale my jesteśmy mądrzy, panie Dariuszu. My chyba byśmy karierę zrobili taką, gdybyśmy grali w piłkę. No ale przynajmniej coś się dzieje w tej chwili. Coraz więcej akcji podbramkowych. Z jednej i drugiej strony dzieje się ciekawie. Fajnie, podobała mi się ta akcja, bo ona pokazała też dojrzałość indywidualną tak naprawdę zawodników, którzy brali w niej udział. Najpierw dobra decyzja Hanowska, tutaj nie kombinował, wypatrzył Michalskiego. Być może mógł to nieco bardziej go wrzucić w pole karne tym zagraniem, ale później też bardzo dobre zachowanie piłka Marcina Robaka. Toczy. Bartek Poczobut zapomniał o tym, że piłka musi być zatrzymana. Ale coraz ciekawsze robi się to spotkanie i już chyba pewne zmęczenie wpływa na agresję. Rzadko widzimy Kacpra Gacha podłączającego się do akcji ofensywnych na razie. Na razie nie daje tamtą stroną nam tutaj jakichś szans na ciekawsze akcje. Teraz sprytnie Robak do Hanouska, ten jednak w starciu z dwoma czy trzema rywalami. Ryzykownie teraz goście i będzie faul. Ale po co? Żółta kartka dla Hanouska. No po co? Niepotrzebnie, absolutnie. Po co Czech tam wstawiał nogę, zobaczmy. Próbował iść do końca jak Kita kwadrans wcześniej w polu karnym, ale tutaj nie wiem, czy miał realne. Nie, no nie powinien. Nie, powinien już sobie odpuścić chyba Marek, jednak to. Podskoczyć i zakończyć temat. No. A tak, mamy zawodnika z żółtą kartką w tak ważnym punkcie boiska. Żółtą kartką pomijany zawodnik Widzew Łódź, w 25. Ja wiem, że on chciałby pokazać, że się powoli tutaj chciałby spłacić, nawet golem, ale no nie jest to takie proste. Dobrze Robak, tak właśnie. Marcin od samego początku swojego pobytu kolejnego w Widzewie, bo przypominam sobie sparring, który rozgrywaliśmy w Sieradzu dawno, dawno temu, w 2019 roku. Jedną z bramek Widzewa zdobytą wówczas w tamtym meczu, która zaczęła się od tego, że Robak złapał piłkę na aucie i wyrzucił aut jak najszybciej. On przez cały czas właśnie robi, w tym elemencie jest niezmienny. On cały czas próbuje pchać grę Widzewa w tych najmniej takich spodziewanych momentach dla drużyny przeciwnika. Szybko łapie piłkę, ustawia, wybija. To jest właśnie coś, czym próbuje Robak zawsze zaskoczyć rywala. Teraz Widzew zaskoczony agresywnym podejściem gości, ale faul na Tanżynie. No i przypadkowo chyba trafiony Tanżyna. A ja dostrzegam Ferugę, który chyba wie, ile znaczy Robak dla Widzewa, bo wtedy, kiedy Robak miał zagrać rzut wolny, stanął przy nim od razu Feruga i uniemożliwił szybkie zagranie. Już chyba wszystko w porządku. Tak jest, Tanżyna gotowy do gry. Wrąbel będzie z Grudniewskim wznawiał do Gacha. Próbują goście odebrać nam piłkę. Poczobut ma dużo miejsca, ale gra tak lekko, że tutaj nie ma problemu zespół gości. Uwaga, bardzo niebezpieczna piłka. Pole karne. Grudniewski. Będzie chyba indywidualnie. Ależ to było znów. Taką łatwością. Tam nie można. Trzeba wypychać zawodnika do boku. Albo do linii bocznej, albo zdecydowanie do końca. Pozwalamy na takie zagranie. No. Tutaj trzeba przyznać, że Jadach radzi sobie świetnie. Obejrzyjmy to jeszcze raz. Jadach, proszę, na lewą nogę i bardzo dobre dogranie. Brakowało tam tylko zamknięcia kogoś, kto by wystawił nogę i w ten sposób zmienił wynik. 33 minuta, 0-0, ale już jest ciekawie. Po lewej i po prawej stronie sporo było tych trudnych sytuacji. Pomimo wyniku bezbramkowego coś tutaj się dzieje na boisku. Teraz niedokładne rozegranie Poczobuta, od razu próbują z tego skorzystać. No i niepotrzebne to pchnięcie. Tak, Jadacha. Ale to jest jeden z ciekawszych w tej chwili zawodników. Doświadczony 31-letni, wychowany w Mosiru, Jastrzębie. No i odsunęli trochę grę od własnej bramki goście z Jastrzębia, bo takie mieliśmy tych kilka, może kilkanaście minut takiej względnej przewagi czerwono-biało-czerwonych, a teraz rzut wolny na połowie Widzewa i Feruga już ustawia piłkę. Będzie chyba grał gdzieś tam miękko za plecy obrońców. Podbili do góry piłkę tylko nasi zawodnicy. No tu jest czerwonarz. No i będzie szansa dla Michalskiego, podłącza się Stępiński, świetnie to zobaczył Michalski, Stępiński po prawej stronie boiska faulowany, szkoda tutaj, trener Dobi też wściekły na to, że Stępiński nie wypuścił piłki Michalskiemu, który rozpędzony wychodził na dobrą pozycję, ale miał też i myślę drugi wybór tutaj Patryk, bo mógł sam zejść w stronę osi boiska i szukać sobie miejsca, bo tam było go dość dużo. Przewrócił się Jadach i zrobiła się luka w środku pola. Pośliznął się Jadach w momencie, kiedy wydawało się, że bez problemu złapie piłkę. Zawróci Mateusz, nie. Do Patryka. Dobra centra. No i teraz już z własnej tercji wybijają hokeiści Jastrzębia. 10 minut do końca pierwszej części. No, kiedyś i Widzew próbował bawić się w hokej na lodzie w dawnych latach po wojnie na kortach tenisowych. Wówczas, z tego co pamiętam, organizowano na kortach, które też były tutaj przy tym starym obiekcie. No i Widzew miał kiedyś bardzo dobrą drużynę piłki nożnej kobiet. Tak jest, tak też było. A Widzew dziś ma okazję do dośrodkowania z rzutu wolnego, jakieś 30 metrów od bramki Jastrzębia, ustawione i Hanousek i Michalski. I co tutaj wymyślą widzewiacy? Na krótko, Michalski do Hanouska, ten do Stępińskiego do środka, Stępiński teraz miękko na zamknięcie, jest tam Tanżyna, ale ładnie wyszedł w powietrze Grzegorz Drazik i złapał piłkę, wyprowadzając już teraz Daniela Ferugę do kontrataku, ale ten jest sam, dopiero teraz podbiegli koledzy w czarnych strojach, no faul Michaela w takim momencie, w którym nie było już żadnego zagrożenia dla Widzewa. Nie musiał odprowadzić do boku. 36 minuta, teraz bardzo ładnie zrobiło się na stadionie. Słońce przygrzewa, to może sygnał do ataku. Dobrze by było. Najgłośniejszy trener. Trener Widzewa. Bardzo groźna centra! Znów obronił Wrąbel. Znakomicie. Dorzucona piłka na głowę, znów błąd przy wyprowadzeniu, uwaga, Nie można tak rozgrywać spotkania. No, to dwa razy zrobiliśmy potworne błędy w defensywie. Kompletnie niepilnowany był piłkarz Jastrzębia, ale Wrąbel tutaj znakomicie sobie poradził. Obejrzyjmy to jeszcze raz. Centra proszę, no stoi i główkuje i tak w stylu bramkarza piłce ręcznej obronił Wrąbel. No, Jakub tutaj pokazuje, że jest bardzo czujny, no ale nie możemy robić takich prezentów. To miłe, że jest naszych trzech obrońców, ale dlaczego piłkarz Jastrzębia jest kompletnie niepilnowany? No tutaj nie. Pogrozili nam palcem zawodnicy Jastrzębia. Przepychany tam jeden z zawodników, nie Feruga. A teraz nawet zdziwiony jest, powiedziałbym, Kita, który miał tam udział w tym upadku. Zobaczymy, podnosi się Kacper Gach i arbiter pokazuje jeszcze, że ma gwizdek, a my mamy rzut wolny, dorzucenie w pole karne. Kacper Gach będzie tym, który spróbuje podać dokładnie piłkę. Ale to jest oddanie piłki bramkarzowi. Jeszcze tu próbował przeciąć. O, no to jest na kartkę zagranie Grudniewskiego niepotrzebnie. Mógł zrobić wielką krzywdę bramkarzowi. Jak obejrzymy powtórkę, po co ta nakładka była, nie wiem. W takiej oczywistej sytuacji ani wielkiego zagrożenia kontratakiem też nie było i teraz tu ucierpiał, no bo robił nakładkę po prostu. Po tym uderzeniu, proszę, po tym wybiciu, zobaczmy. O, tak jest. To było to starcie. No, pamiętajmy o kostce i to jest ta kostka, bo to jest prawa. No, trzyma się za nogi, także zaraz zobaczymy. Jest potrzebna pomoc, a na ławce rezerwowych, jeśli chodzi o stoperów, to Brazylijczyk Kajki. Nic tutaj więcej nie mamy do zaoferowania, jeśli chodzi o stoperów. Ewentualnie Bartłomiej Poczobut cofnięty właśnie na pozycję środkowego. Rozgrywaliśmy też spotkania tak sparingowe z Poczobutem na tej pozycji. Ale gdyby tu w taki sposób coś się stało Grudniewskiemu, to by było naprawdę historia. No chyba trochę to trwa, już widzę. To nie jest takie... Na razie bez informacji poszła. Tak, o zmianie raczej. Tak. Nie ma tutaj jakichś nerwowych ruchów. Na razie opatrywany Grudniewski przez doktora Grabowskiego i Huberta Gołąbka. Wstał Michał. No czytamy z ruchu warg. No wiedząc o tym, że miał kontuzję, ryzykował takie zagranie. No, myślę, że to miała ostatnia rzecz, o której pomyślał, to to, że po kopnięciu piłki przez bramkarza w kostkę może coś mu się stać. No, na razie biegnie... Nie no, musi opuścić boisko, bo tak, na razie biegnie normalnie Michał. Także... Nie, tutaj dał znać. Odbiegał od bramkarza też biegnąc normalnie. Ból się odezwał gdzieś na środku boiska. Tak, no dostał w taką rozluźnioną kostkę. Bardzo mocno wybijał piłkę bramkarz, więc tutaj jakiś może mikrouraz. Na razie widzę w 10, a Ali w pole karne do Ferugi na spalonym po raz kolejny kapitan Jastrzębia. Groźni są zawodnicy Jastrzębia. Parę razy już to pokazali. Tam przybył jeszcze Ponagla Wrąbla, ale trzeba przyznać, że Jakub jest w dobrej formie. Dwie bardzo dobre interwencje. Hanousek sobie poradził. I teraz piłka opuściła boisko. Gach będzie wrzucał ją. Troszkę przypadku tutaj po tej lewej stronie boiska, ale jednak Jastrzębianie, a teraz też niedokładne przejęcie Aliego, odzyskuje piłkę dla Widzewa Hanousek, Kita ją traci, Ali zagrywa niedokładnie, tracą ją po raz kolejny goście i teraz Poczobut rozpędza się przed polem karnym. No, fatalnie zagrał. Chytra próba, ale nieudana Poczobuta zagrania prostopadłej piłki do Michalskiego. Feruga też bardzo niedokładnie, no znowu mamy arcyniedokładność po prostu w tych momentach. Teraz ładnie Ameyaw odwrócił się z Zalewskim, już popędził w pole karne na wysokości szesnastki, świetnie Ameyaw pomiędzy dwoma i w ostatniej chwili tutaj wybił piłkę. Świetne wyjście obrońcy. Aleksander Komor i znów niedokładność duża w zespole gości. Hanousek rozgląda się, z kim zagrać, ale trochę mało ruchu. Teraz dał ruch Michalski i od razu jego wypatrzył Czech. Niedokładnie znowu goście, ale Robak uprzedzony przez Komora. No to jest bardzo pewny punkt tam z tyłu. Wiele obiecywali sobie działacze Jastrzębia po tym zawodniku. No, szkoda. Szkoda, Mateusz tam próbował wyprzedzić obrońcę, bardzo ciekawie zaatakował. Niestety piłka nie miała takiego impetu, żeby pokonać Grzegorza Drazika. Wychodzą zawodnicy, 2 minuty. Drazik jeszcze opuszcza piłkę na murawę. Nic wielkiego w tej chwili się nie dzieje. Patryk Stępiński. Jadach szybko z autu. Myślał, że zaskoczy. Arbiter nie przerwał gry. Nie użył gwizdka teraz arbiter. No i znowu niedokładność za niedokładnością, ale akcja pod polem karnym Widzewa. A Jadach potrafi zakręcić. Tak, tutaj ten balans taki... Tak, on ma taki charakterystyczny zwód, gdzie przekłada nogę nad piłką w lewo, w prawo, no ale szybko też potrafi zacentrować. Jeszcze szansa dla Widzewa, 45 minuta za moment się rozpocznie, Ameyaw rozpędza się na połowie GKS-u Jastrzębia, ale musi wstrzymać to wszystko i gra przez Kacpera Gacha. Mamy ją teraz po lewej stronie, po prawej Mateusz Michalski. No i ma miejsce Stępiński, żeby wejść na połowę. Jest Hanousek do gry. Ma problem z opanowaniem. Oj, czy tutaj nie będzie czerwona kartka dla Hanouska? Niestety, gramy w dziesiątkę. Niebywałe. Po co to zrobił? No, jakże to było znamienne, tamto przewinienie jego, niepotrzebne. Od tego wracamy do pierwszej kartki. To naprawdę nie był to zły mecz Marka. Był widoczny w rozegraniu, był widoczny też i w obronie. No zobaczmy. Jeszcze chyba murawa spłatała figla Hanouskowi, no mówiliśmy o tym, no ale tu nie ma się co usprawiedliwiać. Ten faul był na kartkę, no tutaj nie ma co... Nie ma o czym dyskutować, tak jest. Niestety. Pierwsza kartka za głupotę, niestety, i druga też. No będziemy w bardzo trudnej sytuacji, ale widzę w dziesiątkę dobrze gra. Także nie traćmy tutaj... 2 minuty jeszcze arbiter doliczył. Niestety to nam zabierze też trochę sił, ale i sił w ofensywie, no bo umówmy się, cały czas pomimo tej gry w 10 powinniśmy dążyć do zwycięstwa. Będzie to no, utrudnione, bo jednak zwłaszcza w ataku będzie nas mniej. Ali do prawej. Zobaczymy, jak sobie poradzimy. Poczobut. Dobrze, Ameyaw. Brawo, Michael, świetnie to. Naprawdę dołożył do gry Widzewa taką umiejętność odbioru. Kiedyś tego po prostu nie było widać w jego grze. A na razie bardzo dobrze sobie radzi. Przypomnę, jeszcze 2 lata jest młodzieżowcem. No niestety, nie tak to miało wyglądać. Też nie zdążyliśmy tej takiej przewagi, która przez chwilę w tej połowie się budowała, dla nas wykorzystać. Nie zdołaliśmy zdobyć bramki i teraz będzie nam trudno. A goście będą coraz śmielej atakować. Ciekawie zapowiada się druga część meczu. Stępiński do Robaka, ten uprzedzony. Gachowi odskoczyła piłka. Niebezpiecznie. Farid Ali. Dobra, tutaj próba na dogranie, na zamknięcie. Jeszcze wraca piłka, pole bramkowe wybija Stępiński. Wraca Przemysław Kita, piłka wychodzi na aut. Jeszcze będzie jedna szansa dla gości. To już chyba ostatnia akcja w pierwszej części tego spotkania. Witkowski do lewej. Do Jadacha. Bardzo groźnego. No jest to przewaga bardzo jednego zawodnika. Bardzo dużo, no i za łatwo teraz dał się nabrać na to wszystko Michalski, dobrze ustawiony Tanżyna. Sędzia kończy pierwszą połowę meczu. No cóż, 0-0, ale przed nami bardzo trudne 45 minut. Zobaczymy, czy będą jakieś roszady w składzie. Na razie sytuacja jest, delikatnie mówiąc, trudna. Kolejny egzamin. A tak cieszyliśmy się przed meczem, mówiąc, że praktycznie wszystkie rezultaty ułożyły się pod Widzew. Teraz zobaczmy statystyki. 0-0, 3 strzały celne Widzewiaków, 2 Jastrzębia, celne 2 i to strzały Jastrzębia, 10-17 w faulach, spalone 5 po stronie Jastrzębia, rzuty rożne 1 zaledwie, żółte kartki. 2 po stronie Widzewa, 1 po stronie Jastrzębia. Czerwona kartka dla Hanouska. Przed nami druga część spotkania. Usłyszymy się po przerwie. Za chwilę, proszę Państwa, rozpocznie się druga część spotkania. Przypomnę, Widzew remisuje 0-0 z GKS-em Jastrzębie i drugą część spotkania widzewiacy zagrają w dziesiątkę. Hanousek niestety sprawił nam psikusa. No zobaczymy, i teraz jak musimy sobie z tym poradzi, bo to jeszcze... Jeszcze jest pytanie, jak mentalnie podejdzie zespół do tej drugiej połowy. Gra w dziesiątkę wbrew pozorom też otwiera pewne drogi po prostu do zdobycia bramki. Przy dobrej defensywie myślę, że wcale nie jest tutaj powiedziane, że my ten mecz, nie możemy tego meczu wygrać, o tak bym powiedział. Bardzo intensywnie rozgrzewało się 5 zawodników rezerwowych. Kun teraz stoi z Muchą obok naszego boksu, ale na razie nie widzę jakichś ruchów, żeby ktoś ewentualnie opuścił murawę i żeby pojawili się nowi zawodnicy. Na pewno ściągnęli już dolną część dresów i właśnie to jest ta dwójka, o której pan powiedział przed momentem. Konocha. Tak, jeszcze tutaj widzę, że Kajki. Ale Kajki idzie do szatni, widzę. Wydaje mi się, że na drugą połowę jeszcze bez zmiany w tym momencie. Tak jest, 2, 4, 6. No nie, tu jednak by wychodziło, że... Nie, jest 10, 2, 4, 6, 8, 9, 10. A tak, rzeczywiście. Tak jest, nic się nie stało. No i goście chyba też bez żadnej zmiany. No ale teraz mają problem. Trener Ścibiura musi się zdecydować. Albo atakujemy, albo jesteśmy zadowoleni, jak wyjdziemy z tego stadionu remisując 0-0. Mimo wszystko tutaj tego remisu bym tutaj nie brnąłbym w tę stronę. Trzeba wygrać to spotkanie spokojnie. Myślę, że jest to do zrobienia. Już wszystko jasne? Tanżyna z Grudniewskim. Na bokach Stępiński z Gachem. Samotny z przodu Marcin Robak. Podchodzi bliżej Ameyaw. W środku pola. Grudniewski sobie spokojnie poradził. Ale nie udało nam się utrzymać piłki na połowie rywala. Musi wrócić Kita. Wrzutka, która nic nie da, bo piłka ląduje na aucie. Na razie jeszcze nie ryzykujemy innego ustawienia. No i nie ryzykują także goście. Mieli kilka dobrych sytuacji, podobnie jak i my. Nie można powiedzieć, że jeśli połowa skończy się 0-0, to było na boisku nudno. Nie. I Wrąbel mógł się wykazać bardzo dobrą formą. Pomimo tej niedokładności, która no, bardzo widoczna była w tej pierwszej połowie długimi fragmentami, no to te sytuacje były po jednej i po drugiej stronie. Teraz goście próbują ostre starcie tam przy linii bocznej. Poradzili sobie bardzo niebezpiecznie. Ach, dobrze, w ostatniej chwili Tanżyna tam główką wyjaśnił sytuację, bo piłkarz Jastrzębia doszedłby do bardzo dobrej sytuacji. Kolejna akcja. Jeszcze chyba po nodze, to gdzieś tam rzut chyba rożny, tak, rzut rożny, a strzelał z numerem 15. Daniel Szczepan, tak, Daniel Szczepan uderzał. Zaskakujące to było uderzenie. No ładnie sobie wypracowali pozycję. Teraz mamy stały fragment. Ekipa z Jastrzębia spotyka się na 16. Wpuszczają tylko pod naszą bramkę Szymona Zalewskiego, który będzie przeszkadzał Wrąblowi. No i zobaczmy, jak sobie poradzą. Trójka, samotna trójka rywali na 16. Wbiegają. Ależ tam wysoko wyszedł zawodnik Jastrzębia, bardzo ładnie popracował w powietrzu. Aleksander Komor, no to no, strefowe krycie zawsze tutaj będzie skutkowało tym, że ta odpowiedzialność no, musi wyskoczy. Być naprawdę na najwyższym poziomie za swoją strefę przez każdego zawodników Widzewa wzięta. Różnie z tym bywa czasami właśnie przy tych stałych fragmentach. Ale nie ukrywajmy, że Komor jest na pewno jednym z wyróżniających się zawodników zespołu gości. No teraz niedokładnie zagrali. Odnoszę wrażenie, że ta murawa zaczyna także sprawiać kłopoty. Patrzyłem w przerwie na rozgrzewkę, to piłkarze, którzy sobie swobodnie kopali piłkę, mieli z nią ogromne problemy. Szkoda tutaj taka walka wręcz Kity z Zalewskim. Ostatecznie faulował nasz napastnik, chociaż wcześniej pewnie sędzia mógł użyć gwizdka ze 2 razy już na faul i Kity, i samego Zalewskiego. Pozwolił jednak grać. Teraz golkiper gości wznowi grę z 16 metra. Będzie wybijał piłkę Drazik. Już 49 minuta. Będziemy spoglądać na zegar. Dobra główka Tanżyny. I teraz wejście za plecy. Znów Tanżyna. Stara się mądrze grać Jastrzębie, dokładnie. Teraz dobrze sobie poradził Stępiński z Jadachem. Tak. To trzeba wiedzieć, że tam do końca będą trudne pojedynki. Bardzo ładnie balansuje ciałem zawodnik gości. No, potrafi na niewielkiej przestrzeni zrobić ładne indywidualne akcje. Na rozgrzewce w barwach Widzewa Dominik Kun, Piotr Samiec-Talar, Mateusz Możdżeń i Patryk Mucha. Ta czwórka w tej chwili właśnie za bramką Jakuba Wrąbla. Zmiany będą niezbędne. Pytanie kiedy i przy jakich okolicznościach. Znów tutaj przepycha się po raz kolejny Łukasz Bielak z Marcinem Robakiem. Co chwilę tutaj Bielak całe ramię kładzie na plecach naszego napastnika. Arbiter jednak tutaj pozwala na te przepychanki i dopiero później odgwizdał przewinienie już u innej pary. A zatem albo Kacper Gach, albo Patryk Stępiński, który z nich będzie dorzucał piłkę. Ale Patryk Stępiński, widzę, sięga po piłkę, Gach. Praca zespołowa. Jednak Gach. Czekają widzewiacy. No, miało być to zrobione w lewo. Bardzo dobra sytuacja. Piłka ląduje w bramce przy kompletnym zaskoczeniu bramkarza i kompletnym zaskoczeniu całej defensywy. Bez reakcji Drazik. No, piłka chyba przez nikogo nie dotknięta. Nie, Daniel Tanżyna tutaj... Nie, jestem przekonany. Tak, no tu zmieniła, no zobaczmy, no musiała zmienić, to Daniel Tanżyna, no w taki sposób... Odbiła mu się gdzieś od uda i wpadła do bramki. To jest... Jeszcze raz że obejrzymy. Gdybyśmy Daniela Tanżynę zapytali, w jaki sposób strzeli swoją bramkę... Nie. No powie, że to wyćwiczone. No nigdy w życiu nie powiedziałby, że w ten sposób, bo tutaj bardziej zawsze liczy na strzał głową. Niemniej jednak, co musimy zrobić? Oddać pokłon trenerowi Włodarkowi, z którym rozmawialiśmy przed tym spotkaniem i mówiliśmy długo o tych stałych fragmentach, które widzewiacy trenują. No i to był właśnie jeden z wariantów, który wprowadził zamieszanie w szeregi obronne GKS-u Jastrzębie. My też jakby trochę zaskoczeni całą sytuacją, właściwie chyba tą biednością. Tak, bo tutaj każdy patrzył spalony. Każdy chyba właśnie miał takie wrażenie. Okazało się, że nie i Widzew wygrywa. No to zrobi nam się teraz mecz. Zobaczymy, jaka będzie odpowiedź Jastrzębia. Teraz myślę, że tutaj tak, no GKS musi podejść agresywnie, musi podejść z dużą chęcią do szybkiego przemieszczania się gdzieś pod pole karne. Co my zyskujemy? Na pewno dużo miejsca na wyprowadzenie kontrataków. Ale jaki jest minus? Jest nas jednego mniej, jesteśmy pewnie z każdą minutą będziemy coraz bardziej zmęczeni. Też te zmiany, które być może nas zaraz czekają, to może być też taki impuls i element gry, z którego... Byliśmy w szoku, na pewno trzeba będzie skorzystać. Zobaczmy teraz, co zrobią goście. Komor mocno, zdecydowanie do przodu w kierunku Farida. I Poczobut do Michaela Ameyaw. Ma on dwóch zawodników obok siebie, świetnie sobie radzi. Ograny Bielak teraz do końcowej linii. Szymon Zalewski uratował swój zespół przed trudną sytuacją, ale trzeba przyznać, że Michael włożył w tę akcję bardzo dużo sił, no ale przede wszystkim wywalczył rzut rożny. Stałe fragmenty gry to jest bardzo duża broń w tej chwili. Jeśli ma się dobrych egzekutorów, to kończy się tak, jak to było widać przed chwilą. Tanżyna przepycha się już tam z Bielakiem o lepszą pozycję. Bardzo biernie zachował się Drazik. Oparł tutaj rękę Marcin Robak na swoim przeciwniku. Tutaj sędzia nie odgwizdał przewinienia. Bardzo szybko Drazik wznowił grę. Do Farida, tak jest. No teraz już nie mają nic do stracenia, muszą grać. Ale świetny powrót Kity do Stępińskiego. Trzeba powiedzieć, że sprytnie tutaj sobie obmyślał to wszystko Drazik. Właśnie tak szybko reagując na wyjście piłki poza pole gry. Widzew nie zdążył tutaj odbudować się w obronie. Całe szczęście też i goście nie byli tak do końca gotowi na tak szybkie rozegranie. I Ali musiał trochę wstrzymać całą akcję. Trochę przypominało mi to bramkę Krystiana Nowaka w meczu z ŁKS-em. Też takie wbiegnięcie. Tak, coś takiego można to porównać. W tym momencie zaskoczenie dla defensywy, bo pojawia się ktoś z boku. Proszę, jak Michael zaczyna grać. No tutaj chytrze próbował tak za plecy jeszcze tę piłkę dorzucić na Robaka. Podniósł głowę Michael, zanim zdecydował się na ten wariant. Gach troszkę szczęśliwie, ale dobrze. Michael, kolejna akcja. Michael Ameyaw w pole karne Kita, ależ tutaj tym przejęciem troszkę utrudnił sobie życie w tej akcji. Wyrzucił się po prostu poza linię. No i reszta obrońców tylko Jastrzębia czekała na to, co się stanie. No trzeba przyznać, że próbują takich akcji widzewiacy. Co jest bardzo optymistyczne, panie Dariuszu, 10 minut za nami. Nie widać zupełnie tego, że Widzew gra w 10. No właśnie, zapomnieliśmy o tym po tej bramce. Tu na pewno trzeba dobrze te siły rozłożyć. Tu na pewno ogromna rola też trenera, aby te zmiany już sobie planować, co trzeba zrobić, komu trzeba pomóc, a w którym sektorze idzie nam dobrze. Teraz Robak, ta mądrość jego będzie tutaj niezbędna w tych 35 pozostałych minutach. Przetrzymać piłkę, nie tracić głupio i też nie tracić za dużo sił. żeby w odpowiednim momencie ten kontratak dobrze był zrobiony. Tak właśnie grać, jest Michael, tutaj pokazał się do gry, Ameyaw już na wysokości pola karnego do prawej nogi Michael, ale tutaj nieczysto trafił w piłkę. Powinien raczej podkręcać ją w kierunku, celując na dłuższy słupek, a tymczasem wyszło to jakby uderzenie na wprost. To cała akcja rozpoczęła się właśnie od tej mądrości Robaka, który przytomnie rozegrał całą sytuację na własnej połowie, cofnięty głęboko kapitan naszej drużyny. Później chwila takiej gry na jeden kontakt i udało się to wszystko zakończyć strzałem. A zatem goście próbują. Tutaj prawa strona jest kompletnie wolna, a teraz podanie w pole. Ale Wrąbel tam ma bliżej do piłki i szybciej do niej dochodzi. Przytomnie Jakub Wrąbel, wysoko ustawiony. No i ten super save z pierwszej połowy, który uratował nam skórę. Chociaż jak powiedziano nam później, tutaj w korytarzach, po powtórkach z transmisji z Polsatu Sport, był spalony podobno w tamtej sytuacji. Ale mimo wszystko i będzie zmiana. Bo tak piłkarze Widzewa, Marcin Robak tak sygnalizuje. Niestety leży Przemysław Kita i tutaj dość nerwowo reagują. Obejrzyjmy ojej. Noga źle postawiona. Jakbyśmy jeszcze raz mogli poprosić o to. Trzyma się, no bardzo źle to wygląda. Kolano chyba strzeliło, nie wiem czy to nie jest... Nie no, więcej tam widzę ruchu wokół kostki. Nie, tutaj chyba, nie, to z kolano. To była... Jednak kolano, lewa noga. Podnosi się Przemek Kita. Widać było w tej drugiej powtórce, takie nienaturalne. Schodzi sam, no, o tyle, że może postawić tę nogę Przemek Kita, ale tu zero ryzyka, od razu szykowana zmiana. My jeszcze raz, oj, widzimy to depnięcie Przemka Kity. I już jest zmiana za nami. Jest Patryk Mucha w miejsce Przemek, tak zerkamy jeszcze, może opowiemy o tym, co widzimy, bo Przemek schodzi sam wzdłuż linii, jeszcze nawet przez chwilę zrobił taki kołowrotek kolanem, sprawdził, czy może ruszać kolanem w lewo, w prawo. Oby to nie była najgorsza wiadomość, bo tu naprawdę wyglądało to bardzo groźnie. Wszystko, myślę, że to więcej było w tym wszystkim strachu, bo idzie normalnie, nie widzimy ani jakichkolwiek problemów. To myślę, że dopiero będziemy mogli powiedzieć, no oby tak było, bo to jeśli mielibyśmy wybrać najgorszą informację, jaką moglibyśmy usłyszeć w tych rozgrywkach, to ta, o której nawet w sumie nie chcę mówić. Tymczasem Jastrzębie, Grudniewski wygrywa głowę, przybija Poczobut. Za chwilę będziemy mieli pół godziny do końca. Ruch jest także na ławce rezerwowych Jastrzębia. Doszedł do rozgrzewki Paweł Tomczyk, więc teraz jest Kun, Tomczyk, Samiec-Talar i Możdżeń. I aut jest dla Widzewa, więc tutaj goście nam ułatwiają wszystko. No właśnie, ciekawe, czy teraz widzewiacy będą tak sobie powoli trochę ten mecz zabijać i też zabijać taką kreatywność w drużynie gości, szukając jakiejś jeszcze może jednej opcji, czy ze stałego fragmentu, czy z kontrataku. Tym razem Mucha z piłką pod nogą, Stępiński do Michalskiego. Próbował się odwrócić tutaj Mateusz Michalski, ale stracił piłkę. I też to jest mocno i w kierunku Wrąbla, także tutaj nasz bramkarz nie będzie miał powodów do nerwów nawet, nikt go nie atakuje. Farid Ali rozglądał się, patrzył błagalnie na kolegów, czy podejdą. Gach do Michaela Ameyaw. Sprytnie Michael, ale jednak Gach był ostatnim, który dotknął piłki. Przemek Kita już doszedł do ławki rezerwowych. No i zobaczymy, pewnie jakieś diagnozy będą niezbędne. Nie widzę tam żadnego zamieszania, więc myślę, że dla świętego gołym spokoju. Okiem nie da się wszystkiego dojrzeć. Ja mam uzbrojone już nie gołe. Gach. Dobrze, tutaj dał ruchy Michael. Nie skorzystał z tego nasz lewy obrońca. Teraz Mucha zobaczył Michalskiego troszkę do tyłu, zagrał tę piłkę. Michalski za długo czekał i jeszcze faulował. No jeszcze dwie zmiany w GKS-ie. Wchodzi najskuteczniejszy w drużynie Jastrzębian Rumin. 99/20, czyli za Ferugę. Nie, na razie Jakub Apolinarski wchodzi za Daniela Ferugę. Ach, po drugiej stronie, przepraszam, tak jest, tam doszło do tej zmiany Apolinarskiego. Kamil Jadach chyba jest tym, który zszedł z boiska i w jego miejsce właśnie Jakub Apolinarski. A Jadach notabene bardzo nam się, przynajmniej mnie się bardzo podobał. Był to jeden z ciekawszych zawodników w zespole gości. Już udział w scoutingu Widzewa Łódź cały czas. Wiem, oczekuję. To jeśli ktoś tam zgłosi. No, to Bielak musi grać do boku. Szymon Zalewski. Dobrze, teraz Poczobut wszedł przed Zalewskiego. Ale ucierpiał Poczobut. Uderzony w łokieć. W szczepionkę chyba. Się za... Dostał w szczepionkę, tak. To 62 minuta, ale wszystko będzie w porządku. Co zrobi arbiter? Wznowi grę? Tak. Czekamy na rozpoczęcie gry. No właśnie, to trwa zabijanie meczu, ale czy to nie za wcześnie jeszcze na takie sytuacje. Gach do Wrąbla. Ten daleko w stronę Mateusza Michalskiego. No, pchał tutaj Daniel Witkowski. Bardzo dużo zawodników w tej chwili jakby... Prosta strata! Świetnie, brawo Wrąbel! Brawo, no i tutaj Wrąbel. Teraz Daniel Tanżyna by nam... interwencja. A Tanżyna ma na koncie niestety kolejny kiks, bo tak naprawdę to pomógł przy tej akcji zawodnikom. Dobre wejście, dobrze Poczobut w obronie, ale tutaj zaskoczony Tanżyna, odbiła się ta piłka od jego stopy, no ale ta interwencja Wrąbla po raz kolejny ratuje swoją drużynę Jakub Wrąbel. A wszystko zaczęło się od nieodgwizdanego faulu Witkowskiego na Michalskim, bo tak trzeba powiedzieć. Dośrodkowanie z rzutu rożnego, wychodzi Wrąbel, świetna interwencja, piąstkuje. Bardzo pewny 35 punkt metr. W tej chwili w zespole Widzewa bardzo pewne interwencje. Tak grającego bramkarza można sobie pozwolić nawet na odrobinę lenistwa przed naszym golkiperem, ale Wrąbel pokazuje, że jest w świetnej dyspozycji. To dzisiaj właściwie cały wachlarz interwencji zaprezentował nam na razie w tych 63 minutach Jakub Wrąbel, bo ta sytuacyjna interwencja, taka intuicyjna. Andrzej Woźniak może spokojnie oglądać to spotkanie. Tak, w pierwszej połowie teraz takie wyciągnięcie się do tej piłki, która zmierzała gdzieś tam koło prawego słupka. Wyjścia na przedpole i to też takie odważne, dalekie, naprawdę dobry mecz, kolejny w wykonaniu Wrąbla. Jeszcze pół godziny przed nami, jeszcze na pewno... Łukasz Bielak w tej chwili patrzy, gdzie są... Nie wiem, czy nie było zagrania ręką. Tak jest. Próbują w tej chwili goście, ale te akcje, powiedziałbym, są bardzo optymistyczne dla Widzewa, ponieważ bardzo dużo strat ma zespół Jastrzębia, bardzo dużo nieporozumienia, zatem możemy spokojnie kontynuować swoją grę. Jak to mówisz, zabijanie, tak? Troszkę tak. Możemy zabijać dalej. Ale jakie zagranie na Robaka, ten przebija, ale uprzedzony Ameyaw przez Witkowskiego. Świeca taka na środek pola, Poczobut kolanem, gdzieś ta piłka od kolana odbiła się naszego zawodnika i trzeba teraz odbudować pozycję w obronie. Mucha obok Apolinarskiego, świetnie wraca Robak, no doskonale teraz to Marcin zrobił. Poczobut wypuszcza Michael, ale ten jest sam, dopiero teraz gdzieś podbiega jeszcze Poczobut. Michael nie ma do kogo zagrać piłki w pole karne i słusznie wstrzymał całą akcję w narożniku boiska. Podszedł Stępiński, a Michael nabija rywala. Będzie out. Proszę bardzo, jak dojrzale, jak spokojnie, bez straty. No i odciążył defensywę w tym momencie. Widzewiacy mogą wrócić, poprawić ustawienie. Michael ustawia się przy linii końcowej, czeka na wrzucenie piłki. Wyrzut dobry. Stępiński centruje. Drazik tym razem spokojnie i pewnie. I od razu do przodu, Drazik musi wracać Mucha. Muszą tu dobrze ustawić się obrońcy Tanżyna. W polu karnym. Wypchnięty. Jest druga strona boiska. Jeszcze nie koniec. No, na szczęście znalazł się piłkarz Jastrzębia, który postanowił wypalić. Całe szczęście też nikt nie zauważył Jakuba Apolinarskiego, który zupełnie bez krycia tutaj z prawej strony nabiegał na całą akcję. No, gdyby któryś z kolegów podniósł głowę i dostrzegł jego, no to ten miałby tu naprawdę bardzo dużo miejsca. A to jest jeszcze akcja z obroną. Świetnie, Wrąbel, naprawdę tutaj. Z ogromnym wyczuciem. Bardzo trudny strzał. Spadająca piłka mogła sprawić kłopoty nieprzygotowanemu bramkarzowi, a Wrąbel na tę obronę był przygotowany. Robak, tu on naprawdę kawał czarnej roboty przez całą tę drugą połowę wykonuje. Niedokładnie Stępiński. Rumin. Niedokładnie. Całe szczęście dla Widzewa. Tanżyna. Świetnie Robak. No naprawdę tutaj Marcin robi wszystko jak należy. Każda jego decyzja jest dobra w ciągu tych 21 minut drugiej połowy. Kiedy trzeba zwolnić, zwalnia. Kiedy trzeba na jeden kontakt, gra na jeden kontakt. Naprawdę bardzo duża dojrzałość tutaj w wykonaniu Marcina Robaka. Spokojnie. Michael ma wielką szansę teraz, dużo miejsca. Dogrywa, proszę! Jaka asysta! Znakomita Michaela Ameyawa. Formalności dopełnia tylko Mateusz Michalski. Znakomicie to rozegrali, ale Michael pokazał ogromną dojrzałość. Sposób dogrania piłki. Idealny po prostu. A ja bym jeszcze tu chciał docenić ruch Michalskiego. Nie wiem, czy będziemy go widzieć w szerokim kadrze. On pokazywał już, zobaczmy jak on był szeroko ustawiony. On dokładnie wiedział, co chce zrobić. I Michael, zobaczmy, podniósł głowę, zobaczył Michalskiego, a Michalski idealnie nabiegł na tę piłkę. Trzeba dokładnie umieć dorzucić. Świetnie, świetna akcja Widzewa, naprawdę doskonałe. No teraz to już zabawa. No to myślę, że Hanousek odetchnął, siedząc gdzieś tam na ławce. No ja bym jeszcze się wstrzymał, bo to jest trudne 23 minuty gry w 10. Duża ochota na pewno u widzewiaków do tego, aby to wszystko dobrze zrobić do samego końca. Tutaj trener Tobi biega po tym polu swoim na ławce trenerskiej. Bije brawo, dopinguje, wzywa tutaj do reakcji, do interwencji. No i spokojnie także czekamy na kolejne zmiany, bo na pewno tutaj jeszcze trener Widzewa będzie próbował następnych zawodników, a Michael Ameyaw pokazał tą asystą przy samą akcją, że doskonale wie, o co chodzi. Teraz trzeba zachować czujność w obronie, bo dzisiaj wbrew pozorom, wbrew tym ostatnim meczom, to jakby jest trochę ta gorsza strona w wykonaniu naszej drużyny. Gach poradził sobie, nie była to łatwa sytuacja, ale Gach tutaj bezbłędnie na róg. Goście już w tej chwili nie mają nic do stracenia, ale to wstyd. Mieć przewagę jednego zawodnika i stracić dwie bramki. Defensywa Jastrzębia powinna dostać już ostrzeżenie, tam ogromne zamieszanie. Proszę, jaka petarda w kierunku Wrąbla, ale nie musiał nasz bramkarz nawet interweniować. I kolejny piłkarz Jastrzębia. Mateusz Słodowy. Wrócili powtórką nieco wcześniej do tego dośrodkowania z rzutu rożnego, bo tam reklamowali widzewiacy faul w ataku i rzeczywiście taka trochę dziwna sytuacja. Tak, było coś takiego, zobaczmy, jeśli się uda. No i mamy. Widzimy to dośrodkowanie. No, a, tam, to, tak, nie tak, wiem, no, tak chyba podchodzi to pod gwizdanie faulu, jednak arbiter pozwolił grać. To uderzenie bardzo mocne, ale i równie niecelne. Robak przebija głową na Michalskiego. W tego jakby wstąpiły teraz też dodatkowe siły po zdobyciu bramki. Niestety myli się Grudniewski. Na nie sięga piłki Rumin na szczęście. Obiegał z drugiej strony naszego stopera. Dalej nie możemy przegrywać główki w tym momencie. To też warto wspomnieć, przecież to jest pierwszy gol Mateusza Michalskiego po powrocie do Widzewa. No długo musiał czekać, 22 kolejki. No i musi podziękować Michaelowi za asystę. No ja jednak też będę doceniał tę mądrość Michalskiego w wypracowaniu sobie tej pozycji. Teraz dobrze na obieg Stępiński, sprytnie do Muchy, Mucha do Michaela. Michael w polu karnym, nie ma faulu. Arbiter tutaj jest pewny tego, że czysto interweniowali obrońcy. I my też raczej tutaj nie sugerujemy, żeby było przewinienie na Michaelu. Walka twarda, ucierpiał także piłkarz Jastrzębia. Schodzi Witkowski, żeby nie przedłużać całej tej sytuacji. Będzie chwila gry 10 na 10, a my byśmy poprosili jeszcze o powtórkę właśnie tej akcji Widzewa sprzed chwili. Czy tam być może Patryk Mucha mógł już sobie gdzieś przykładać piłkę do uderzenia? No znajdował się jakieś 11 metrów od bramki. Zagrana piłka. Oj, teraz to jest niepotrzebnie to robi Daniel, bez sensu. Naprawdę niektóre interwencje Daniel ma nieprzemyślane absolutnie. To była niestety jedna z nich. I to zademonstrował. I jeszcze pójdzie arbiter i pokaże kartkę dla kogoś z naszych członków sztabu. Trener dobi. Z całą pewnością. Tak jest, żółta kartka. Pierwszą kartką pomijamy trener Widzewa dobi. Teraz zachować czujność, zachować koncentrację. Michael staje na zamknięciu, na bliższym słupku. Farid Ali będzie wrzucał. Ładna piłka. Dobrze, świetnie, naprawdę. Stępiński to wszystko. Patryk Stępiński zamknął, bo już był Rumin. On był gotowy do tego, aby tę akcję ze strony zawodników GKS-u właśnie domknąć uderzeniem głową. Ale czujnie tam do samego końca Stępiński. Teraz ustawiamy się do rzutu rożnego, bo ten właśnie teraz nas czeka. Ali już przebiegł na drugą stronę boiska i będzie dokręcał piłkę w stronę bramki Wrąbla, ale ta ląduje na głowie znowu Stępińskiego na krótkim słupku. Tutaj jeszcze trzeba zachować. Moment. Dobrze, Stępiński w obronie, no i tak na uwolnienie Patryk Mucha. Z tego to już nie będzie akcji jakiejś groźnej. Jeszcze jeden cross. Michael tam gdzieś zbyt optymistycznie pobiegł do ataku, a tu trzeba bronić. Świetnie, znowu Stępiński w odstępie minuty. 3 bardzo ważne interwencje zatrzymujące Jastrzębian. Wybija Gach, ale zgarniają to wszystko goście pod naszym polem karnym. Zamknięci w tej chwili. Nie ma faulu Michalskiego na Ruminie. Dobrze jeszcze Gach, ale wybił piłkę na aut. No, mam wrażenie, że potrzeba teraz trochę zmian. Tak, chyba wsparcia z ławki rezerwowych i żeby kogoś się zmienić, żeby wstawić świeżego zawodnika. Trwa jakaś konsultacja przez moment. Trwała pomiędzy chyba kierownikiem drużyny a Kamilem Migdałem, który tam rozgrzewa naszych zawodników. Tymczasem jeszcze Jastrzębie. Dobrze, Tanżyna. Mucha nie wybija. Dobrze, poszedł sam na przebój. Jest Mucha, wypuszcza Michaela. Ten wychodzi 2 na 4 zawodnicy Widzewa. Michael w narożniku pola karnego do prawej. Jeszcze raz drugie tempo. Michael do Michalskiego. Jeszcze piłka pod jego nogą. Pięta, gol, nie? Faul. Arbiter odgwizdał przewinienie Michalskiego w ataku. Chyba Michalskiego, tak. Ale żeby miał bramkę Mateusz Michalski. Bardzo przytomnie zachował się nasz pomocnik w tej sytuacji. No zobaczmy, co tutaj się wydarzyło. Najpierw znowu dobra praca Michaela. Tak, no tutaj można było odgwizdać przewinienie i to właśnie zrobił sędzia. Michalski faulował w ataku. Po chwili skorzystał z tego, że ten faul nastąpił, więc arbiter nie miał wątpliwości. Czyli efektownie było na 3-0, ale niestety wcześniej gwizdek. 75. minuta, kwadrans. Ach, teraz już Michalski nie nadąża, ale też łatwy. No taki prosty błąd w wyjściu z piłką Komora. Uratował się jednak w ostatniej chwili. Będziemy mieć zmiany. Piotr Samiec-Talar będzie za chwilę pojawi się na boisku i jeszcze jeden zawodnik, którego nie widzę tu przez tę pleksę, Dominik Kun. To jest ta dwójka, Kun i Piotr Samiec-Talar. Oni za moment wejdą na plac. Becht także idzie na rozgrzewkę. Becht, Kejki i Tomczyk z Możdżeniem. Ta czwórka teraz będzie rozgrzewać się poza boiskiem. A jeszcze niedawno nie wyobrażaliśmy sobie, żeby nie grał Możdżeń i Tomczyk. Okazuje się, że bardzo dobrze sobie koledzy radzą. Będzie zmiana w Jastrzębiu. Robak zgasił piłkę do Poczobuta. Teraz trzeba troszkę spokoju. Właśnie Poczobut do Stępińskiego. Po prostu. Ten do Robaka. Robak z powrotem do Stępińskiego, jeszcze przez nogi rywala, no tutaj Robak naprawdę, no... Daje poczucie pewności, takiego rozsądku, tak jest. Mądrości pokazuje nam w tej drugiej połowie kapitan Widzewa. Teraz pokazuje się do gry Marcin i znowu sobie radzi, znowu uspokaja. Na jeden kontakt Widzew, znów aut. No i tak powoli wybijamy rywali z uderzenia i zarazem czekamy na końcowy gwizdek, nie oszukujmy się. Będzie okazja, to Widzew spróbuje kontrataku. Mateusz Michalski. Jak foka z piłką na nosie, tylko on na głowie zatańczył tam przez chwilę. Mateusz Michalski, wydaje mi się, że on będzie tym, który zejdzie z boiska i wydaje mi się, że też Michael będzie tym, który opuści plac za chwilę. Nasi kolejni zawodnicy gotowi do wejścia, ale muszą jeszcze założyć znaczniki. Chytrzy Robak, ach, tutaj nie przedarł się przez linię obrony, dobrze Poczobut w obronie, jeszcze walczy Bartłomiej Poczobut, żeby uniemożliwić wyjście z akcją, doskonale Poczobut, ale nie zdążył tutaj Bielak wyrobić. Bielak był bliżej i poradził sobie. Michael bardzo ładnie wymusił przewinienie, czekając na atak rywala i w ten sposób zyskaliśmy na czasie. 77 minuta. Jakieś jeszcze porozumienia między Dobim a Robakiem. Przekazanie informacji, pojawia się Marcin Robak w środku. I znowu Marcin, znowu on. Oj, tutaj ryzykownie, tym razem jednak zbyt ryzykownie wraca cały zespół, to naprawić, wraca Tanżyna, faulowany. Nie, nie faulowany, tutaj bardziej nadepnął piłkę chyba. No teraz akurat Apolinarski. Pograją dłużej. Słodowy do prawej, ale dobrze Gach w tym wszystkim się odnalazł, ale patrzy, podniósł głowę, nie ma zupełnie z kim zagrać, więc poszedł sam, dwóch minął, teraz czeka trzeci, znalazł Michaela, ten odwraca się w prawą stronę, jest Stępiński, ale nie, wstrzymał całą tę akcję Michael i chyba zrobił to, co powinien zrobić, bo już 6 zawodników w czarnych koszulkach na tylko 2 w czerwonych, Stępiński. No dobrze, to goście biegają za nami, a tak, więc... No to jest, mówię, to cały czas trwa... No teraz akurat pochwaleni widzewiacy wybili piłkę na aut. Kolejny piłkarz w zespole gości na boisku, Jakub Niewiadomski. Wypożyczony z Lecha Poznań zawodnik biega na boisko i z 30-tką doskonale znany na tym stadionie Łukasz Zeidler. I zmiana w zespole Widzewa, Dominik Kun w miejsce Mateusza Michalskiego. Opuszcza boisko zdobywca drugiej bramki dla Widzewa w tym meczu. I będą teraz zmiany w Widzewie. Mateusz Michalski opuszcza boisko. Marcin Robak i Michael Ameyaw. To są piłkarze, którzy opuszczają boisko. A wchodzi Piotr Samiec-Talar, Paweł Tomczyk i Dominik Kun. To są piłkarze, którzy w tej chwili od 80 minuty będą grali w podstawowym składzie. Chwalony przez trenera Dobiego Michael Ameyaw, świetna asysta. No i dobra gra w tym spotkaniu, podkreślająca. To jest chyba 4. albo 5. mecz tego zawodnika na bardzo dobrym poziomie. No i mamy szansę na kontratak. Przewinili zawodnicy gości. A nam do końcowego sukcesu pozostało już tylko 10 minut. Czekamy zatem na kolejną akcję widzewiaków. Mamy stały fragment gry. Łukasz Bielak opuścił boisko. Jeszcze Widzew. Patryk Stępiński, moment, był przy piłce tylko. Trzeba to zamknąć, nie dać wejść z tą akcją. Grudniewski miał trudną piłkę. Całe szczęście wraca Stępiński, też dużo naprawdę dobrego w defensywie w wykonaniu Stępińskiego. Arbiter puścił grę. Tak, bo widzę w ataku jest Dominik Kun z prawej. Będzie strzelał? Nie. Zamarkował tylko kopnięcie. Ależ tu już się przymierzał Kacper Gach do uderzenia z woleja. Interwencja obrońcy. Mateusz Słodowy wyjaśnił sytuację. Zdjęła mu tę piłkę. No i 2-0, 82 minuta. Będziemy mieli tam jeszcze na pewno doliczony czas gry. Zobaczmy teraz, jak Piotr Samiec-Talar wykona rzut rożny. To też momenty wzmożonej aktywności dla trenera Włodarka, bo to jego momenty w meczu, te właśnie stałe fragmenty. Zobaczmy co teraz. I bezpośrednie dośrodkowanie na zamknięcie. Tanżyna wygrywa główkę, ale piłka trafia pod nogi zawodników z Jastrzębia. Świetnie teraz Kun wywalczył sobie piłkę. I będzie rzut rożny. No naprawdę optymistycznie wygląda to drugie 45 minut, bardzo dojrzała gra w wykonaniu Widzewa. No też nie ustrzegliśmy się jakichś tam pojedynczych błędów czy kiksów. Całe szczęście nie doprowadziło to do straty bramki. Jeszcze przez te 82 minuty zszedł Marcin Robak, który też no tutaj naprawdę dużo tej pracy dla drużyny wykonał. A teraz szansa dla tych, którzy go zastąpili. Samiec-Talar, Tomczyk, ale gramy na krótko. Samiec-Talar sprytnie, ale tutaj w ostatniej chwili jeszcze nabita piłka o jego nogi i już Drazik szykuje się do wybicia piłki z piątki. Kolejna akcja, Apolinarski po prawej. Poczekał. Przeniósł ciężar gry na drugą stronę. Przechodzimy całym zespołem. No i odebrali piłkę widzewiacy. Jest szansa, musi tutaj Mucha uważać, dobrze, do prawej strony. Mucha będzie miał szansę na dobry wybór. Tomczyk w polu karnym uderza, ale piłka mija słupek i jeszcze po nodze interweniującego obrońcę i będzie rzut rożny dla Widzewa. Znowu przytomnie teraz widzewiacy wyszli ze swojej połowy. Zaryzykuję, że już do końca meczu nic się nie wydarzy. My będziemy starali się przetrzymać piłkę jak najdalej z przodu. No a goście będą próbowali, ale chyba już mają świadomość tego, że w tym meczu niewiele się może zmienić. Patryk Stępiński. Bezpośrednio. Sprytnie Samiec-Talar do Tanżyny, ten przez głowę, lewą nogą, nożycami, proszę bardzo, Daniel Tanżyna bliski zdobycia drugiej bramki w tym meczu. Teraz już trzeba odbudować się w obronie, bo szybko próbują przenieść grę właśnie na naszą część boiska. Marek Mróz do lewej strony, wchodzą już na naszą część gry. Niedokładne przyjęcie, troszkę sobie utrudnili sprawę goście. Niby pozornie Jastrzębie dobrze gra w piłkę, ale rezultat troszkę temu przeczy. Mucha. Grudniewski wyjaśnił sytuację. Też dużo tutaj daje nam w tej chwili spokój Patryka Muchy od momentu jego wejścia na boisko. Raz tylko tak uratował się i naszą drużynę wybiciem na uwolnienie, a tak za każdym razem próbuje przyjąć, próbuje troszkę tę grę przytrzymać. A to zachowanie Tanżyny teraz, no naprawdę pokusił się tutaj o Żoga Bonito. Kiedyś robiliśmy taki filmik dla Daniela, kiedy w poprzednim sezonie zabawiał się ruletkami i driblingami pod własnym polem karnym. No teraz chyba sequel dokręcimy do tego. A jak to mądrze brzmi, sequel. Jest takie słowo. Naprawdę. Ale jak jakiś polski odpowiednik jest? Druga część. No, no właśnie. Ach, teraz niestety Mucha. Ja tam wolę zawsze śniadanie od briefingu. O, urwało prawie nogę naszemu obrońcy, ale spokojnie sobie poradziliśmy. Rumin między dwóch. Kacper Gach spokojnie do linii bocznej. No ale Apolinarski będzie dogrywał. I teraz jest okazja. Samiec-Talar. No jednak tutaj widać brak tego jednego piłkarza. No, goście grają tylko jedną stroną boiska, zamiast od razu przenieść ciężar na drugą stronę. Tego jednego, czyli Robaka, bym powiedział tak naprawdę w tym momencie. No ale też Marcin też ma swoje... lata. Nie powiem, że lata. Właśnie nie tego sformułowania chciałem użyć. Ten swój bak, który się zapełnia i... na oparach się nie da? Tak. Nie da się. Bardzo mądrze teraz sprawiamy, że goście muszą zagrać do tyłu. No i nie mają z kim zagrać, to oni grają o jednego więcej. Muszą teraz Jastrzębianie grać przez bramkarza. Z prawej strony Słodowy, wraca Samiec-Talar. Słodowy, zupełny brak porozumienia tak jest. Z Apolinarskim i 3 minuty do końca plus doliczony czas gry. Myślę, że 6-7 minut góra. Jeszcze potrwa to spotkanie. No, próbę charakteru wygrywamy w sposób jednoznaczny. Prowadząc w meczu 2-0. Będzie jeszcze zmiana. Już się szykuje kolejny nasz zawodnik. Gach wybił piłkę głową. Samiec-Talar jej nie opanował. W środek pola piękny wyrzut. Farid. No, za nerwowo. I będzie aut dla gości. No już teraz musimy po prostu się wybronić z tego wszystkiego. Trzeba liczyć też właśnie, że na mądrość Mateusza Możdżenia i jego doświadczenie. Mucha, naciskany przez dwóch rywali, do Stępińskiego, ten w stronę Tomczyka. Przegrał głowę Paweł Tomczyk i znów ta piłka wraca pod nasze pole karne. Zajdler nakładką, ale bez kontaktu z Widzewiakiem. Dobrze Gach do samca Talara, ale wrócił Rumin tutaj i zasekurował swoich kolegów w obronie. Trzeba teraz z kolei tutaj zabezpieczyć tą naszą lewą stronę. Dobrze, Poczobut. Samiec-Talar wywołuje tutaj trener Dobi Pawła Tomczyka. Jest wściekły właściwie na niego za to, że nie dał opcji rozegrania. No tu arbiter stwierdził, że faulował zawodnik pozyskany z Lecha Poznań. No właśnie widać tutaj u trenera Dobiego. On chce, żeby zdobyć trzecią bramkę, kiedy jesteśmy przy piłce i mamy okazję do tego, aby przenieść ją na połowę przeciwnika. Oczekiwał tutaj agresywnego wejścia Tomczyka. Za Poczobuta zmiana Mateusz Możdżeń. Jeszcze jedna zmiana z numer 16 z 30 wchodzi do gry Mateusz Możdżeń. No i zobaczmy, jak to będzie teraz wyglądało. Schodzi Poczobut, też napracował się w tym meczu Bartłomiej Poczobut. Czasami taki osamotniony w tej pogoni za piłką. Piłka w nasze pole karne, Wrąbel wybija ją na rzut rożny. Co za okazja dla Jastrzębia i co za interwencja Wrąbla. Wydawało się, że tylko piłkarz Jastrzębia dopełnił formalności, proszę. A Wrąbel potrafił jeszcze sięgnąć piłkę. No i Komor będzie wrzucał. Blokuje Kun. Świetnie Dominik Kun, brawo dla Dominika. Ależ teraz. Ale trafił w nogi teraz wychodzącego samca Talara. Za chwilę zobaczymy, ile arbiter doliczy. Słodowy z autu. Mocny wrzut. Przechodzi ta piłka jeszcze na zamknięcie. Jest Stępiński, jest Możdżeń. No tutaj wysoko uniesiona noga. Przede wszystkim trzeba zakończyć tę akcję bez jakiegoś głupiego faulu w polu karnym. Podchodzi Mucha, dobrze radzą sobie z tym goście. Ali. Gach. To jest chyba Rumin już. Słodowy. Prosto we Wrąbla ten strzał. Co musi mieć bramkarz? Magnes, szczęście Magnes musi mieć. I Jakub Wrąbel ma to szczęście, a dzisiaj naprawdę kumulacja tego szczęścia no, osiągnęła chyba swoje wyżyny. No zobaczmy, zupełnie bez krycia na 10. meczu Apolinarski. Jeden z obrońców i Apolinarski. Całe to uderzenie poszło w naszego obrońcę. A jeszcze coś było, tak? Nie tak, zwróciłem uwagi, że... Leżąc jeden z widzewiaków zablokował siłę tego uderzenia. No i mamy już doliczony czas gry. Ale cały czas przy piłce GKS, cały czas zagrożenie pod naszą bramką. Zdążył teraz Tanżyna, będzie wybijał daleko na Tomczyka. Nie wyszła ta piłka, świetnie poradził sobie teraz Tomczyk. Szansa na Widzewa, na kontratak, nawet 4 na 3, 5 na 3, jeśli liczymy jeszcze samca Talara. On teraz ma dostać tę piłkę, jednak przez Możdżenia to zagranie jeszcze Tomczyk, ale szybko Drazik. Nic z tego, ręką. Trzeba teraz wrócić. 4 minuty są doliczone. Za łatwo teraz oddajemy środek. Trzeba to jak najszybciej odbudować. Wraca Kun. On próbuje pomóc. Rumin już w polu karnym na Gacha. Rumin do prawej nogi. Zablokowana ta próba dośrodkowania przez naszego lewego obrońcę. Kolejny rzut rożny przed nami. Im więcej szumu robią Jastrzębianie, tym łatwiej wyprowadzić kontratak. Ale teraz naprawdę no, totalna dominacja drużyny gości. Gdyby taki fragment meczu był gdzieś w trakcie tego spotkania, moglibyśmy mieć problem z utrzymaniem wyniku. Teraz wydaje się, że jest już późno. Ale popatrzmy, ile zmian jest zrobionych w Widzewie, także to też ma wpływ.